towarzysz. Witam was w kolejnym odcinku Polowań z Bajtkiem. Ilu z was miało przyjemność zasiadać na myśliwcach rosyjskich konstruktorów? Zakładam, że wielu, dlatego pozwólcie, że wam przedstawię pewnego pana, który ma naprawdę cztery solidne argumenty w każdej kłótni. Przed wami Ławoczkin 9. W przeciwieństwie do panującego mitu, jakoby Niemcy w pierwszych dniach września zniszczyli polskie lotnictwo, to w przypadku operacji Barbarossa, czyli niemieckiego ataku na ZSRR 22 czerwca 1941 roku, możemy mówić o dosłownej masakrze na lotniskach. Tylko jednego dnia Rosjanie stracili prawie 2000 samolotów. Tak, i to można nazwać ciosem poniżej pasa. Ale wracamy do naszego bohatera. Ła-9 był oczywiście rozwinięciem poprzednich konstrukcji, które większość z was będzie doskonale znać. Mowa tutaj o Ła-5 i jego następcy Ła-7. Ciekawostką jest, że był to pierwszy myśliwiec z linii Ławoczkinów, który posiadał metalową konstrukcję. I jeśli myślicie, że spotkał na swojej drodze straszliwe niemieckie samoloty i stoczył z nimi serię emocjonujących potyczek, to się mylicie. W zasadzie to on nie spotkał ani jednego niemieckiego pilota. A co dopiero samolotu. Otóż, moi drodzy adepci lotnictwa, Ła-9 powstał po II wojnie światowej. Jego pierwszy prototyp został zbudowany w styczniu 1946 roku i prawdopodobnie jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczęły się testy nowej konstrukcji. Różnice pomiędzy swoim poprzednikiem są dla nas dostrzegalne momentalnie. Zamontowane nosie 4 działka NS-23 kalibru oczywiście 23 mm skutecznie poślą w kierunku ziemi nawet najtrwalsze bombowce. Nie sposób także pominąć zmian w kadłubie, który został obniżony, przez co sylwetka stała się bardziej opływowa. Dopracowano również m.in. osłonę kabiny pilota, a także wiatrochron. Serduszkiem naszej maszyny jest silnik aż 82FN o mocy ponad 1050 koni mechanicznych. Warto tutaj dodać, że skrzydło również uległo zmianie, a jego poprzedni profil został zastąpiony laminarnym. A cóż to jest? No właśnie, profil laminarny skrzydła jest to pewna fajna rzecz, o której powiemy sobie w kolejnym odcinku Szkoły Pilota i wyjaśnimy sobie m.in. zasadę działania klap, a także ich rodzaje. Nasz przyjaciel jest ostatnim przedstawicielem tłokowców w linii Ławoczkinów, znajdujący się najbardziej w drzewku lotnictwa ZSRR. Po nim dokładnie następują już konstrukcje samolotów odrzutowych, m.in. Ła-15, a także Ła-174. O samym Ławoczkinie można powiedzieć, jak wspomniałem wcześniej, bardzo wiele. Modyfikacje. M.in. zobaczcie sami. 4 działka kalibru 23 mm. To jest naprawdę kalibr, który potrafi wyrządzić duże szkody. Są to działka montowane m.in. w MiG-u 15, a także MiG-u 9, czyli potrafią, no jakby nie patrzeć, swoją szybkostrzelnością, a także masą pocisku posłać najtrwalsze bombowce. O tym właśnie dokładnie mówiłem. Jeżeli chodzi o dodatkowe uzbrojenie, nic specjalnego więcej nie posiadamy. Żadnych rakiet, żadnych bomb pod skrzydłami. Była to konstrukcja z roku 1946 i wtedy od takiej idei już powolutku odchodzono, a tym bardziej od samolotów tłokowych. Co dalej? Zobaczmy na jego parametry. Według tego, co pokazuje gra, rozpędza się on do 694 km w linii prostej na wysokości 6250 m. Całkiem ładna prędkość, a powiem wam, że w nurku ponad nawet 800 można nim spokojnie śmigać. Kręci całkiem nieźle, na poziomie 22 sekund, także spokojnie możecie tym czymś próbować walczyć w walce kołowej z BF-em, aczkolwiek ten samolot, a i także BF nie jest do walki kołowej przeznaczony, a wspina się genialnie. Pomimo tych 22 sekund, uwierzcie mi, że moim zdaniem tu jeszcze jest troszkę wyżej. Zresztą zobaczymy to już niedługo. O tej maszynie można mówić wiele. Walczyła w Korei, stacjonowała w Polsce, ale przede wszystkim była jednym z ostatnich tłokowców, które wyszedły spod ręki Ławoczkina. Jak będzie się sprawować w bitwie? Zobaczcie sami. I hej wszystkim, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie na Korsuniu, a także na omówieniu naszego samolociku Ławoczkina 9. Jeżeli chodzi o jego zalety, to przede wszystkim jest to, że jest on niezwykle, niesamowicie szybki. Jeżeli ja mówię bardzo szybko, to mój leci jeszcze szybciej. Uwierzcie mi, że bardzo mało jest samolocików, które potrafią, oczywiście z napędem tłukowym, odejść mu na prostej.
Wzbijanie. Dodatkowego atutu, jak wspomniałem wcześniej podczas omówienia, on się wzbija niesamowicie. 20-25 to jest taki standard dla samolotu, gdzie on ponad 300 wyciąga i się nawet spokojnie wzbija. Jak 15, jaka 15, jaka 17, nasz kochany ławoczkin weźmie na zbijaniu spokojnie. I to jest właśnie najlepsze, że odrzutowca możemy w taki fajny sposób wykiwać. Ale jeżeli mówisz o odrzutowcach, to nie bądźcie zdziwieni, że tak 70, może 60% bitew to będą przede wszystkim bitwy przeciwko samolotom odrzutowym w składzie P-80, F-80, B-57, czasami może jeszcze jest bitwa zrzącznościowa, czyli Arcade Bay, to IU-28, do tego czasami jeszcze bardzo rzadko was rzuci na Panterkę, a jeżeli chodzi o samoloty tłukowe, to m.in. Tiger Cat, Bear Cat, m.in. się miałem taką z Bearcatem, gdzie po prostu go zestrzeliłem, nie jest to trudne. Właśnie, walka kołowa, jeżeli chodzi o Bearcaty i Tigercaty, no może jeszcze nie Tigercaty, ale Spitfire, Storm i tak dalej, to doskonale wiecie, że to jest niesamowicie zwrotne w walce kołowej. Ła-9 wcale nie jest gorsza, aczkolwiek nie jest samolocik do walki kołowej, jest samolocik do walki jak najbardziej typowego boom and zoom, czyli zejście, strzelamy i wykorzystując nabraną prędkość, czyli po prostu przekształcamy naszą wysokość w energię. Energia to jest oczywiście prędkość, rozpędzamy się i jeśli to oczywiście mowa o prędkości, to ten samolocik do schodzenia na bombowce, do schodzenia na samoloty odrzutowe jest idealny. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze tą energię trzyma, czyli prędkość utrzymuje i to na super, hiper poziomie. Słuchajcie, nim spokojnie możecie wciągnąć nawet 880-860 w nurku i ta prędkość przez duży czas wam się utrzyma, także zejść na jakiegoś P80, czy też nawet Canberra nie będzie dla nas wielkim wyzwaniem, aczkolwiek 2, 3, 4 takie zejścia i stracicie jak najbardziej wysokość. Jak to wygląda? Zobaczcie sami. Schodzimy sobie właśnie na Canberra. W ramach maści szybkiego zakończenia misji jestem na jej ogonie. Jeżeli zapamiętacie oddalać, muszę wziąć dużą poprawkę na moje pociski. I proszę bardzo, 800 metrów po skrzydle dostała. Niesamowita moc w tych działkach, oczywiście. To musiało boleć. Widzieliście? Dosłownie jedno czy dwa kliknięcia i nasz B-57 stracił skrzydełko. Wziąłem poprawkę, także oczywiście była to naturalna rzecz. I właśnie, jeżeli mowa o tych czterech solidnych argumentach, czyli czterech działkach NS-23 kalibru 23 mm. Mają swoje zalety, ale mają też swoje wady. I te wady są na tyle poważne, że warto o nich oczywiście powiedzieć. Przede wszystkim, jeżeli traficie w bombowiec, czy myśliwca, lub każdy inny rodzaj samolotu, nie ma co zbierać. Jedno, dwa kliknięcia, puf, po prostu te samoloty się rozpadają. Są dosłownie masakrowane, na strzępy, już nic z nich nie zostaje. Ale, no właśnie, mamy tylko 150 pocisków do każdego, powiedzmy do każdej pary działek. I działka NS-23 przede wszystkim są bardzo szybko strzelne, a poza tym waga pocisku, a także niska prędkość wylotowa powoduje to, że bardzo szybko bardzo szybko opadają. Więc jeżeli byliście po prostu przyzwyczajeni do szwaków, czy też po prostu innych działek rosyjskich, no to bardzo często pamiętajcie, że wiecie, celujemy idealnie, zawsze tak celowaliśmy i nagle nasze pociski z naszych NS-23 spadają gdzieś tam za ogonem naszego wybranego celu. I jest, what? Dlaczego? Co się dzieje? No właśnie, musicie przynajmniej 5, 6, 10 bitew rozegrać samolocikiem, żeby nauczyć się nim strzelać. Te działka są bardzo specyficzne, ale gwarantuję wam, że jeżeli będziecie trafiać nimi, to nie będzie co zbierać. Także działeczka są jak najbardziej idealne. Po prostu nawet do tak zwanych czołówek są super. Ale jeżeli mowa o czołówkach, spójrzmy do kabiny. Owiewka przede wszystkim za... O kurde! Przepraszam, mocniej. Owiewka oczywiście jest idealna dla wszystkich fanów bitew symulacyjnych, czyli po prostu tak zwanych dawni realistyków. Zobaczcie, mamy idealną kontrolę tego, czy coś nam siedzi na silniku, gdzie jest jakiś wybrany cel, jest bardzo, ale to bardzo duża przestrzeń. Jeżeli mowa o przestrzeni, to oczywiście przestrzeń w kabinie w porównaniu do poprzednich ławeczkinów została bardzo mocno poprawiona i to widać nawet na pierwszy rzut oka. Natomiast same przyrządy są prawie że identyczne. Drążek sterowy podobny jak w samolotach niemieckich. Tak samo te siedzenie jest również bardzo podobne. Nie wiem, nie wnikam. Może tam kilka pomysłów zostało, wiecie, wcielonych, ale no tak już mają właśnie Rosjanie, przynajmniej rosyjscy konstruktorzy. Skoro jest coś dobre, to fajnie, warto by też po prostu wcielić coś z tego do siebie. No i zobaczcie. Wysokościomierz, sztuczny horyzont, prędkościomierz, zegarek i kontrolka przede wszystkim tego, kontrolka tak zwanego podwozia. No właśnie, jeżeli gramy bitwy symulacyjne, to nie widzimy
miałem widoku z trzeciej osoby i nie wiesz, nie ma czegoś takiego jak Iwan, Iwan, sprawdź, tam podwozie mi się wysunęło, bo nie widzę. Po pierwsze, dźwięk wysłanek podwozia, a po drugie, kontrolka. Jeżeli tego i tego nie ma, to znaczy, że instalacja jest uszkodzona i po prostu będziecie tak zwane mieć twarde lądowanie na waszym brzuszku, czyli kadłubie. Idąc dalej, bardzo ważna sekcja, tak zwane trzy zegarki obok siebie. Docelem oczywiście temperatury naszego serduszka, czyli naszego silniczka. Jeżeli silnik się przegrzeje, to mamy już znak do tego, że za chwilkę może nam ta moc coraz bardziej w nim zamierać i będziemy musieli za jakiś czas mieć awaryjne lądowanie gdzieś w terenie, a tego byśmy bardzo nie chcieli, czyż po prostu w walce kołowej gdzieś tam, nie wiem, podczas walki z przeciwnikiem zostaniemy bez tej mocy. No tego byśmy naprawdę, naprawdę nie chcieli. No dobra, skoro mamy już tak kabinę komunną mniej więcej, to oczywiście przejdźmy sobie do bitwy naszym ławoczkinem. Zobaczymy, jak mu poszło z japońskimi kolegami. Widzimy się i oczywiście witam was bardzo serdecznie na Zengzong, Zengzing. Zawsze mam problem z mową tej mapy. Będziemy jak najbardziej grali przeciwko lotnictwu japońskiemu. Jeżeli Ła-9 to również odrzutowca, że nawet jeżeli mój skład jest tylko i wyłącznie złożone samolotów tłokowych, to mogę się spodziewać po przeciwnej stronie jak najbardziej właśnie nowych samolocików odrzutowych z drzewka japońskiego, które weszły wraz 1.43. Zobaczymy. Oczywiście Hayate w wersji najwyższej, czyli Ho z 30 będzie zapewne również tutaj gdzieś nam groziło. Już za chwilkę się okaże, co jednak to jest, co jest również z nami. Witamy najbardziej panów z 303, jest chyba Akademia 303 Dywizjonu, także bardzo serdecznie pozdrawiamy swoich. No i właśnie, skoro dostał te Tetsuo od Hayate, to również musi być gdzieś tutaj już nasz wróg. Gdzieś, czyli w tamtym miejscu. Jeżeli on chwilę zniknie z tej pozycji, tak jest, widzę tutaj kropeczkę nad nim, to jak najbardziej jesteśmy blisko Hayate, które no... Z tego samolociku nie będzie problemu, myślę, że strzelić większego, aczkolwiek no różnie to bywa, wystarczy, że nagle dwóch, trzech gdzieś tam od tyłu zacznie mi grozić i będę musiał w tym momencie z tamtego miejsca uciekać, bo się stanę zwierzyną, a niekoniecznie myśliwym. Zobaczcie. Obok mnie, na zdecydowanie niższej wysokości, N1K, czyli jak najbardziej Shidenkaje, tam również ten ja jestem tutaj powiedzmy sam. Koledzy gdzieś tam skręcili, nie wiem po co. Może zamierzają wejść do walki później. Ja jestem czasami lekko zbyt nerwany, dlatego również lubię coś sobie po prostu... O, i teraz tak sobie tutaj zejdziemy. Dosłownie spróbujemy wejść jednym... Co tak idziesz na mnie? Dobra. I uciekamy stąd. Mamy chyba pierwszego fraga, dostał po skrzydle, tak jest. Na nasz konto wskakuje jak najbardziej Shidenkai. Było to fajne zejście, widzieliście, że on próbował nas przeciągnąć, także wchodził do góry. To był jego duży błąd. I my oczywiście lecimy w kierunku naszych współtowarzyszy, żeby i oni wzięli na siebie ciężar walki, przynajmniej z tymi trzema, bo no aż tak super nie jestem, żeby przyjąć na siebie trzech wrogów, tym bardziej Japońców. Włączamy jak najbardziej na silniku 100%, schodzimy z wepa tak zwanego. Po prostu mówiąc kolokwialnie, chłodzimy silniczek, bo widzimy, że nam się przegrzał. Mamy tutaj minutki, także myślę, że ten web nas nie zbawi. I cóż, moi drodzy, spróbujmy coś więcej zestrzelić. Zobaczcie, oni już uciekają. Dlaczego uciekają? Dlatego też, że większość weszła już naszych tam do walki. Biorą się za inne, powiedzmy, nasze samolociki. Ja sobie wyznaczę na cel tego Hayate. Idzie na czołówę, zobaczymy, czy z tej czołówy wyjdzie, ale z tej czołówy wyjdzie, to znaczy, że... Zobaczcie, jest od nas kilometrek. Ja tutaj poczekałem dosłownie. Uciekamy na bok i oczywiście kolejny frag jest na nasze konto. Mamy już dwa zestrzelenia. Teraz należałoby uciekać przed tym Shidenkajem, który pędzi w naszym kierunku. Wykonujemy zwrocik i czekamy, aż ktoś tam nim się zajmie. Prawdopodobnie został uszkodzony. Kopci się tak, że coś już z silnikiem jest nie tak. Za chwilę ten silnik przestanie mu działać. My schodzimy już do 80. Rozpędzimy troszkę się. Nie możemy pozwolić, żeby nam się silnik przegrzał. Było to bardzo, ale to bardzo duży błąd. Także zobaczcie, schodzę. Dobra, do zera. I momentalnie, prawda, spada. Zostało nam bardzo mało sekund też.
do 14. Otóż to, teraz do 100. I oczywiście ponownie odzyskujemy energię. Za naszego Shidenkaya weźmiemy się, bo wiem, że on był na krytyku. Niech koledzy walczą, bo już są już na daleko od nas. Shidenkaya postanowimy dopaść, zanim do lotniska doleci. Chodzi też po prostu o to, żeby on się nie wrócił, nie naprawił. Jest to przykra prawda, aczkolwiek jeżeli chcemy grać tą bitwę, to musimy być bardzo, bardzo konsekwentni w tym, co robimy. Koledzy z 303, no proszę bardzo, cały czas tutaj widzimy, że żyją, także wspomagają nas bardzo mocno. On na pewno idzie w kierunku lotniska, tutaj się rozpędzę, daje sobie do 3 km maksymalnie. Zostało jeszcze pewno jeden Shidenkai i dwóch panów, którzy mają na swoim koncie po jednym i dwa zestrzelenia. Ciekawe, co to będzie. Dlatego doradzałbym się pułapu trzymać i po prostu czekać, aż coś się pojawi. Dobra, wracam na lotnisko. Bufalak chyba również to jest Polak, tak mi się przynajmniej zdaje. A my pędzimy jak najbardziej w kierunku lotniska wroga. Liczę na to, że artyleria nas nie zniszczy. Oczywiście taką mam nadzieję. No i fajnie było 3 ubić. Może będzie 4, zobaczymy, jak to wszystko będzie się tutaj trzymało. Widzimy, że również kolega prawdopodobnie będzie leciał w kierunku lotniska. Ja się na razie w chmurkach schowam. Słuchajcie, chmurki to jest bardzo dobra, powiedzmy, taka tarcza ochronna. Jeżeli wejdzie w chmurki, to momentalnie... O, zobaczcie, tu jest gościu. Momentalnie ograniczenie jest, jeżeli chodzi o widok. Zobaczcie, jest już Hayate. I jest to zarówno plus, jak i minus tego wszystkiego. Co te Hayate robi? Prawdopodobnie leci do bitwy. Próbuję przynajmniej. My se na Hayate zejdziemy jak najbardziej. Schodzimy se ponownie silniczek. Tak, nie będziemy się, kochani, bawić, moje drogie. Co się stało z tym Shidenkajem? Aha, właśnie goni naszego. Hayate jest za mną. Dobra. Słuchajcie, trzeba pomóc naszym. Nie można być też, powiedzmy, aż takim egoistą. Wiem, że będzie problem z Hayate potem. Aczkolwiek mam nadzieję, że uda się to jakoś tutaj fajnie rozegrać. Zajdę z obrocikami i oczywiście rozpocznę tutaj na Shidenkaya, który goni naszego. Jest on na przeciągnięciu. Tak jak tutaj... Dobra. Jedź już po nim. I my w tym momencie bardzo mocno uciekamy. 3 zestrzelenia, z nami jest Hayate. Pamiętajcie, że jest to też również cholernie szybki samolot. On schodzi na małą 7. Jak widzicie, również za chwilę odzyska energię, także bądźcie tego pewni. I my również mu za chwilę pomożemy. Skoro Hayate się włączy w walkę z Łasiódemką, to pamiętajcie o tym, że ten chłopak, ten pilot, tym Hayate, zrobi jedną ważną rzecz. Skupi się na walce, więc w tym momencie jego koncepcja na walce z nami będzie o wiele bardziej ograniczona. Ale atakując również Hayate, cholera, żeby nam go na przykład nie zestrzelił. Atakując również Hayate, przede wszystkim ten kolega, no właśnie, już go zestrzelił. Jest na wzbijaniu, będziemy już za chwilę za nim. Jeżeli nie zrobię jakiegoś chamskiego uniku, to myślę, że uda nam się go tutaj złapać. Nie wiem, co to było. No dobra. Nie wiem, po co robisz świece. Gdybym zawrócił, byłoby już dawno po tobie. Ja oczywiście oddalam się z tego miejsca. Mam jeszcze cały czas dużo pocisków w działkach, aczkolwiek wezwałbym sobie tutaj kogoś do pomocy. Nie tak, trzujeczka. Też nie tak. Gdzie to było? Raport chyba. O tak, właśnie. Pamiętajcie, że nas jest bardzo szybkie na tych wysokościach. Bufalak, co ma Bufalak? Właśnie demkę, także ma również 3 szlenia. Prawdopodobnie tutaj mu się uda. Zobaczymy, co kolega wykombinuje w tym Hayate. Widzimy, że się wspina cały czas. Ja staram się do lotniska dotrzeć, także za chwilę prawdopodobnie również przybędzie kolega Touch w którymś momencie, także musimy po prostu czekać. Pamiętajcie, że walka tak zwanego fraga, co ja mogę w tym momencie wykonać Aimelmana i po prostu pójdę z tym Hayate na tak zwaną czołówkę. To nie jest dla mnie żaden problem. Ale wiem, że bardzo dużo bym stracił, czy po prostu bym stracił samolocik, dodatkowe koszt naprawy. No słuchajcie, to jest wasz wybór. To nie jest już, powiedzmy, wybór ani mój. Pozostawiam ten wyborek już wyłącznie wam. Słuchajcie, kolega w Hayate prawdopodobnie pójdzie na
Zeko. Dobra. Także prawdopodobnie on tam będzie próbował atakować naszego B25. My w tym wypadku postanowimy koledze pomóc. Czyli wejdziemy sobie na wysokość, silniczek przy okazji 100%. Nerwy są zawsze przy takiej bitwie, ponieważ wiadomo, jaki manewr wykona wróg. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu nie szarżować, czyli nie lecieć na tak zwaną pałę. Nie idźcie do przodu, bo to nic wam nie da. Słuchajcie, mam kolegów, którzy wiecie, od razu startują już gdzieś tam pierwsi z przodu zawsze. I co się dzieje? Giną pierwsi, ponieważ wlatują w całą chmarę, no właśnie, w całą chmarę wroga. No i czemu mi zniknął? No i ten system spotowania to dla mnie jest na bitwach realistycznych nieprzyjazny i to bardzo. Ale muszę go tutaj wypatrywać nad... Znaczy wiadomo, to jest fajne dla niego, bo go nie widzę, tak? Zobaczcie, jest za mną. Oczywiście postaramy się wejść mu na ogon, zobaczymy jaki on manewr w ogóle wykona. Będzie próbował się tutaj jakoś przed nami specjalnie bronić. Nie wiem czemu, ale my go dość szybko doganiamy. Także on za chwilę zapewne nawróci. Otóż to. Może dostał po silniku. Widzimy, że nadlatuje Shidenkai. Także schodzimy tutaj bardzo mocno. I uciekamy w stronę. Wykorzystał to i zobaczcie, zrobił fajny manewr i za chwilę mógłby być na moim ogonie. Ja korzystam również z nabranej prędkości, uciekam w kierunku moich, czyli czekam na bufalaka, który prawdopodobnie przyjdzie mi z pomocą, za chwilę to się okaże. Koledzy z 303 no niestety zginęli, szkoda bardzo, że nic tu większego nie ugrali. Bufalak nadchodzi, za chwilę tutaj wejdzie w walkę, my również postaramy się dołączyć. Pytanie co z tym tu dwa? Zostało nas niewielu, fajnie było tą bitwę wygrać, prawda, jest bitwa fajna do pokazania. Wiecie, że zawsze mówię takim językiem nieskładnym jak gram, ponieważ to o czym mówiłem, czyli skupiam się właśnie na nagraniu. Dobra, bufalak widzimy, że schodzi. Walkę kołową z kolegami wszedł, atakuje K84. My również do walki się dołączymy, trzeba kolegę wspomóc. Bardzo mocno dostał, także tutaj widzimy, że się dymi. Nie możemy do takiej sytuacji dopuścić, kiedy on nam wejdzie nogą, bo to będzie bardzo groźna sytuacja. I bardzo prosto powinien nas mu zestrzelić. Także oczywiście nabieramy prędkości. Uciekamy. Ojo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 j
Gdzie jest ten krytyk? Zobaczcie, patrzcie, że ja trzymam bardzo mocno, trzymam energię. Wykorzystałem to, co miałem, czyli przekształciłem moją wysokość w prędkość. Super. Pewnie buchola gdzieś tam się kręci z 7K-em. Ja oczywiście tutaj wykonam takiego, powiedzmy, coś na wzór Eimelmana, aczkolwiek tam pewnie Eimelman nie będzie. I postaram się tam wejść. Cholercie, żeby tylko nam nie pozwolili zabić tego bufalaka. No na pewno tutaj walka jest dość wyrównana, myślę. Dobra, czas się skupić i koledze naszemu pomóc. Widzę, że jeszcze coś tam. Na pewno ma duży problem już kolega nasz. Cholera, cholera, cholera. Trzymaj się, bufalak! Lecę z pomocą. Tylko się trzymaj. Nie daj się im. Nie daj się im, nie daj się. Szybcy są. Dojść ten Kaja na tych prędkościach. Na tych prędkościach będzie bardzo trudno. Widzimy, że on tam robi co może, żeby ich wykręcić. Ja również robię co mogę, aby dopaść ich, zanim oni dopadną jego. No to mamy problem. Zapomnijcie, w walkę kołą z wami nie wejdę.
moi drodzy. Właśnie, nie róbcie czegoś takiego, że nie piszcie wyzwisk na czacie. To na pewno wam nie pomoże. A wręcz przeciwnie, możecie zostać szybko pozbawieni możliwości dostępu do czatu. Okej, bitwa pewnie będzie długa, także jak zawsze zresztą, co będę o tym opowiadał. Zobaczcie, że wiem, że Hayata ma problem z silnikiem, także nie wiem, ile jeszcze wytrzyma. Aczkolwiek muszę jej trzymać do dystans. Mogę iść na czołówkę z nimi, to nie jest żaden problem, powiedzmy. Aczkolwiek ciągnę na swoje lotnisko i postaram się, po pierwsze, żeby tu dwa miał możliwość zbombardowania celi, a po drugie, żeby oni marnowali cały czas palutki paliwo, a tak, żeby Hayata się, no moim zdaniem, tak wykrwawił, czyli żeby ten silnik mu w końcu padł. Pamiętajcie, co wam mówiłem, zaletą naszego samolotu jest to, że jest cholernie szybki. I ponownie 100%, oczywiście będziemy udawali się w kierunku naszego lotniska. Ustawimy sobie tutaj, powiedzmy, 8-9 stopni na wzbijaniu. Patrzcie, jak Hayata już odbił do góry, to jest normalna dla niego pozycja. Mówiłem wam bardzo już często o tym, że ten samolocik no, potrafi w ten sposób latać. Mam tylko nadzieję, że uda mi się tutaj gdzieś go zestrzelić. Pamiętajcie, zobaczcie, 7 już uciekł. Nie wiem, na co on ma nadzieję w tym Hayatę. Możliwe na to, że nie wiem, będę lądował. Na pewno nie będę lądował, nie mam żadnych uszkodzeń. Mam paliwo na 20 minut, amunicji nadal dość, żeby zestrzelić 84, dlatego no ja nie widzę potrzeby takiej. Niech nam silniczek się tutaj spokojnie. I będziemy tutaj toczyli, no już myślę, że będzie dość trudna walka, ponieważ nie ma ile on tam jeszcze amunicji ma. Przypuszczam, że sporo. Zobaczcie, już mnie zobaczył, już będzie za chwilę schodził na mnie. To jest pewne, że będzie na mnie schodził. Cały czas się kopci. Nie wiem, czy to jest dym z tego jego, powiedzmy, silniczków, czy z niego samego. Tu wykonam jeszcze bardzo rygorystyczny manewrek, czyli bardzo, powiedzmy, i za chwilkę, jak nam się uda, no będziemy znajdowali się. O tak, kręć sobie, wytrać energię. Ja cię do niczego nie będę zmuszał. Za chwilę również tutaj na ciebie nakręcę, także spokojnie. Nie bój się o to. Może Arta cię przypadkowo trafi. A i proszę bardzo, zobaczcie. Teraz my możemy tutaj podlecieć, tak naprawdę sobie do niego. Voila! Sytuacja wydawała się, no, mówiąc najprościej, groźna, tak? Nie było tutaj co zbierać. Oczywiście już za chwileczkę widzimy się w powietrzu i postaramy się przeatakować ostatniego żywego, czyli naszego Shidenkaya, o ile on gdzieś tu się nie kręci nad lotniskiem. Za chwilę się okaże, wszystko się wyjaśni. Pamiętamy, widzimy się już za chwileczkę. I hej wszystkim, witam was w jednej z najdłuższych bitw na tym kanale ponownie. Wystartowaliśmy, jesteśmy na wysokości 1500, nabieramy cały czas tej właśnie wysokości. Co się okazało, przed chwileczką dosłownie kolega Touch zestrzelił moją tutkę, czyli mojego Tu-2S. Prawdopodobnie, takie przynajmniej moim zdaniem jest, że wróci gdzieś w kierunku swojego lotniska i tam będzie próbował coś przeatakować, dlatego ja również nie będę mu dłużny i postaram go się jak najbardziej zniszczyć. Potem zostanie mi tylko i wyłącznie Ryo i Alex do zestrzelenia, żeby tą bitwę do końca wygrać. Pamiętajcie, że wysokość w naszym samolocie jest to bardzo ważna kwestia i w większości to właśnie ona decyduje o tym, czy będziemy atakować, czy to właśnie my będziemy z kolei atakowani. Tylko pytanie takie jest, gdzie teraz on będzie? Czy on na to lotnisko się uda, czy nie? Postaram tak się do 5 dobić. Wiem, że on zszedł na pułap, także musiał kolega atakować. Jeżeli moje przeczucia się sprawdzą, to będzie gdzieś tutaj. Mam przede wszystkim przewagę nad nim taką, że jestem u niego szybszy i każda, powiedzmy, prosta będzie jak najbardziej dla mnie wygrana. Także jeżeli będę próbował
wymanewrować bądź uciekać przed Shudenkajem, to przede wszystkim walę rura i do przodu. Walimy cały czas przed siebie, bo w tym momencie mamy przewagę nad nim prędkości. Jeżeli ktoś z was będzie próbował się kręcić ła9 z Shudenkajem, walkę kołą typową, to mówię, że powyrywam wam normalnie paluszki, broń wam Boże. Wiadomo, że można przy fajnym manewrze zestrzelić Shudenkaja ła9, co zresztą wam pokazałem wcześniej, aczkolwiek, no słuchajcie, kręcenie się z japońskim samolotem to jest bardzo groźna rzecz i nie należy tego robić, jeżeli przynajmniej nie wiemy, monitor brudny normalnie, jeżeli nie wiemy tego, że będziemy od niego lepsi. 3 zestrzenia na naszym koncie, fajnie było czwarte dobić, 2 boty, tak, Bajtek, bo to jebca, już tak słyszałem ostatnio, fajną strona powstała, brałbym jak boty Bajtek, czy coś takiego. Co, gratuluję ogólnie pomysłowości, jesteście dla mnie, no powiedzmy, wzorem, bo to właśnie wy mnie motywujecie do tego, żeby nagrywać dla was. Ciekawy jestem właśnie, czy ten Shudenkai będzie gdzieś na mojej wysokości. Dobra, słuchajcie, wiem, że około 5-6 tysięcy nasza ła9 osiąga swoją prędkość. Ja zatrzymam się z kolei na wysokości 0. Pojazd został zestrzelony, zostaje zestrzelony, także został już Alex tylko i wyłącznie. Pamiętajcie, że bociki fajna kwestia, jeżeli chodzi o finanse, aczkolwiek, no nic bardziej. Dobra. Jeżeli kolega nasz w tym Shudenkaju, który, no trzeba przyznać to, że jest dobry, skoro zestrzelił 5, także jest to przeciwnik godny walki. Jeżeli on wybrał, powiedzmy, lotnisko, żeby się przeładować, powiemy, że strzelał najpierw do ła7 naszej, następnie do tutki, następnie również coś tam też trzeba ustrzelać. Pamiętajcie, żeby obserwować bitwę i pamiętać to, co się dzieje. Bitwa jest jak naprawdę jak gra w karty. Musicie po prostu pamiętać poszczególne ruchy, czyli która karta była, która nie była, gdzie, co się stało. Zejdziemy sobie pod chmureczki, będziemy się trzymali pod chmureczkami i zrobimy sobie szybką rundkę przy prędkościach rzędu 600-700 na godzinę nad lotniskiem wroga. Zejdziemy do 3000. Tutaj on nas nie dogoni przy zejściu, a my jednocześnie będziemy widzieli to, co się dzieje nad lotniskiem. Zobaczcie, gdzie on jest. Tu jest. Złe połączeniowe. O, niedobrze. Mamy pełen arsenał, także słuchajcie, nie bójcie się o to, że za chwilę wam zabraknie amunicji. Kolega Shudenkaju się na 100% wzbija, bo widzę, że niego się zbliżam bardzo, bardzo szybkim tempie. Jest od nas, no niedaleko. O, jest. Chmureczki drogie. W taki sposób mi nie służycie. Pytanie jest, co on będzie robił? Czy będzie kręcił, czy będzie próbował wejść mi, powiedzmy, na ogon? Zobaczcie, tutaj już włączam prędkość i staram mu się na ogonek usiąść cały czas. Pamiętajcie, że tu macie przewagę prędkości. Dajemy na maksa silnik i uciekamy oczywiście w tym kierunku. Zobaczcie, my już mu odchodzimy, wiadomo, że będzie nas strzelał, to jest naturalna reakcja. Nie wiem, czy kolega próbował się na lotnisku przeładować, czy ja mam już amunicji o wiele mniej niż miał. W każdym bądź razie na pewno nas na wspinaniu ani na wysokości nie dojdzie. Naszym obowiązkiem, zobaczcie, on znowu odbił, także my robimy tutaj sobie w tym kierunku odbicie. Cały czas się trzymamy nad nim. O mój drogi. Nie przeciągaj, bo na przeciągnięciu to za chwilę ja cię dopadnę. Albo ty i mnie. Zaraz się wszystko wyjaśni. Bartuś, a mogła być szansa dla ciebie, także ponownie odbijamy. Ja straciłem już troszkę energii przy tych zejściach, to jest pewne, ale zobaczcie, znam od niego 2 km. Ech, muszę teraz zejść tak, żeby mieć w miarę mniejszą prędkość do jakiegoś lepszego manewru i to wykorzystać. Ewentualnie zrobić, powiedzmy, to jakąś szybką bitwę. Nie chcę zresztą was tutaj też trzymać przed monitorami, wiem, że odcinek pół godziny to jest już aż nadto z polowań z Bajtkiem. Zobaczcie, ja mu daję szansę na to, żeby on do mnie doszedł.
chcę po prostu go tutaj zachęcić do tego, żeby zszedł na mną na hedona tak zwanego. Zobaczcie, tracę prędkość. Patrzymy cały czas na to, co się dzieje z tym samolotem. I jeżeli moje przysięgi okażą się słuszne, to znajdziemy się już za chwilkę na jego ogonie. Otóż właśnie o to mi chodziło. Na zero schładzamy silniczek. Nie potrzebujemy tutaj marnować energii. Przejdziemy sobie nad lotniskiem w dość szybkim tempie. Wiemy, że Altrasa lekko zbufowana, także tutaj uważamy. O, kolega zrobił manewr, który mógł mnie kosztować życie, gdyby mu się udało mnie trafić. Bardzo zresztą mądry manewr w jego wypadku. On dąży bezpośrednio do tego, żeby no jakoś mnie tutaj złapać. Wziął mnie na swoje lotnisko, co jest mądre, przynajmniej w jego wypadku. Zobaczcie, za chwilę znowu będzie je próbował skręcać. Zrobi to, co zawsze. Ale teraz mu nie odpuszczę. Oho, co on tak jakoś dziwnie. No i mój drogi, no, wiem, żebyś też to chciał wygrać, jestem tego świadomy, ale ja ci się nad własnym lotniskiem nie dam kręcić. Dobra, zrobimy sztuczkę. Sztuczka wielka na tym, że uciekniemy sobie w chmurki, spróbujemy do momentu, aż nas nie będzie widział. Może wtedy wyląduje, zobaczymy, czy to się nam powiedzie. Postaram się za chwileczkę zejść. No to jest taki, powiedzmy, duży plus i minus tego, czy nam się uda to. Zobaczcie, ja się postaram teraz tutaj oddalić. Zniknę mu w tym momencie. Przy okazji sobie silnik schłodzę. Arta do mnie nie strzela, także on ma znak na to, że mnie tu już nie ma, że gdzieś się poleciałem sobie. Chcę po prostu, żeby on tą prędkość wytracił. Zobaczcie, on w żadnym wypadku nie zamierza chyba lądować. A wręcz przeciwnie, próbujemy cały czas tutaj dojść. No wiem, żebyś chciał. O mój drogi przyjacielu, ja nie mam tyle czasu, żeby się z tobą teraz tutaj męczyć. No. Ludzie czekają, odcinek muszę nagrać, a ty już tutaj patrz. Ze mną się ponad 10 minut kręcisz. Weź się stary jakoś, nie wiem, określ, czy chcesz być zestrzony, czy chcesz być wygranym, pewnie chciałbyś być wygranym, ale ja muszę im odcinek nagrać. Wiesz, to, że będziesz mnie tam zachęcał, żebym ja tam zszedł do ciebie, to nic nie da, no. Ja się na to nie połaszę, po prostu. Po prostu mi to nie pasuje, no musisz mnie zrozumieć, no. Dobra. Nie możemy przede wszystkim iść z nim na tak zwanego hedona. Chodź. Znowu działka dałem o sobie znać, zobaczcie, jak przyjął o tych działkach. Te działka mają jedną wadę. Niska prędkość wylotowa, ja wiem, zrobiłeś super manewr, żeby mnie przeatakować. To jest genialne z twojego punktu. Wiem, że jesteś zwinniejszy, ale na pewno nie jesteś ode mnie szybszy.
Trafienie z tych działek wymaga pewnych umiejętności, jeżeli, no tak, ja właśnie tutaj nie macie tych zdolności, no to może być lekka lipa. Kolega cały czas próbuje tutaj stylować, czyli wykorzystywać swoją prędkość do wejścia na wysokość i zbliżenia się jak najbardziej do mnie. Nie wiem, ile ta bitwa potrwa, także włączę powiedzmy w jakimś ciekawszym momencie, jeżeli będę schodził i już widzimy się za chwileczkę, troszkę po prostu ją przyspieszę, jeżeli nie będziecie mieli do mnie tego za złe w tym momencie, żeby było to i trwało zdecydowanie szybciej. Jest! Udało się! Udało się, słuchajcie, udało mi się go zestrzelić dosłownie 5 minut przed końcem bitwy. Kolega spadł. Wykorzystałem oczywiście to, że podczas powiedzmy dojścia do końca mapy samolocik się nawraca, trafiłem dosłownie hedonem na niego. No i poszliśmy do tak zwanego hedona, czyli face to face. Udało nam się go zestrzelić, 4 fragi na naszym koncie. Oczywiście należą się podziękowania, chociaż może być też dłużej tyle powalczył, a nie udało mu się nic więcej zrobić. Chłodzimy silniczek, słuchajcie, musimy zestrzelić w każdym bądź razie jeszcze Alexa, który gdzieś tam jakieś pojazdy nam niszczy cały czas. Za chwilkę go znajdziemy i już za chwilkę wrócimy do podsumowania. Oj, słuchajcie, ile grałem? No zobaczcie zresztą sami. Dobre 50 minut trwała całutka bitwa, dlatego nie mogę wam je pokazać, ale myślę, że będzie to w końcu fajny, naprawdę fajny wynik na ła. Widzimy się już za chwilkę, jeżeli uda nam się zestrzelić Alexa, ewentualnie po prostu punktami wygramy. Dzięki oczywiście najbardziej panowi z 303 o nazwie Zeko36. Pozdrawiam serdecznie, który nabił nam ponad 26 celi naziemnych. Gratuluję serdecznie. I oczywiście, moi drodzy, właśnie spadł Alex. Jeszcze tam w niego postrzelam, aby nabić dodatka punktu. Jesteśmy pierwsi w drużynie, mamy ponad 2000 punktów, 5 zestrzeleń, 4 samoloty przeciwnika i jak najbardziej jeden bot. Zresztą, czego można by się powiedzieć więcej po Bajtku. Wygraliśmy tą bitwę. Spójrzmy jak najbardziej na tabelę wyników w naszym Ła-9. High-endowym myśliwcu tłokowym z drzewka rosyjskiego. Oczekiwane wyniki, emocje jak na poziomkach. Mam podbić radosne, w końcu udało się coś fajnego z tego nagrać. Udało nam się zabić ponad 4-5 samolocików. Zobaczcie. Czekamy jeszcze na podsumowanie z premium. Dochodzą dodatkowo jakieś nagrodziki, sporo ich się zebrało. Jak najbardziej nagroda, wybawca, różnego Avenger, Win i tak dalej, i tak dalej. Odblokowaliśmy oznaczenie fińskich sił powietrznych, bardzo fajnie. Zobaczcie. Przybić samolotaka znajdziemy się oczywiście jak najbardziej na pierwszym miejscu, czyli pierwszym miejscu w drużynie z 5 zestrzeniami. Słuchajcie, to nie było wcale tak, że zestrzenia oznaczają to, że jesteście tam super dobrzy, czy nie dobrzy tak zwani. Ja bardzo miałem długą walkę z kolegą o nazwą Touch, czy Tau, czy nie wiem jak to nawet wymówić. Więc dzięki temu, że tą walkę toczyłem, strzelałem do niego, cały czas robiłem jakieś tam manewry, te punkciki mi leciały i to mi oczywiście dało pierwsze miejsce w drużynie. Na wynikach jak najbardziej widzimy ponad 100 tysięcy srebrnych lwów i 8 tysięcy, no w sumie powiedziałbym 8, to jest 4,5, to jest ponad 9600, jeżeli chodzi o punkty badań. Dodatkowo nagroda za konto premium dała nam właśnie, jak wspomniałem, równe 100 tysięcy i tak najbardziej Ła-9 okazała się być świetnym samolocikiem, który przy mocy swoich działek no, potrafi wiele działać. Oczywiście przechodzimy do podsumowania, czyli Ła-9, która jest ostatnim tłokowcem w linii ławeczki, no, jeżeli chodzi o drzewko rosyjskie, oferuje nam przede wszystkim ogromną siłę ognia. Zaletami tego samolotu jest prędkość, którą możecie utrzymać przez dłuższy czas i przy schodzeniu na bombowce odrzutowe, w szczególności IU-28, Canberra, nie wiem, również samoloty myśliwskie odrzutowe, tak jak właśnie Meteor, P-80, jest to bardzo ważne. Przy tak zwanym hedonie z odrzutowcami typu P-80 macie o wiele więcej szans, aczkolwiek pamiętajcie, że również on posiada działka zamontowane w nosie, a jest to 6-12, także też was może pokieryszować na nieźle, ewentualnie zestrzelić, jeżeli dostaniecie po prostu po osłonie silnika. To, że są działka w nosie, ma swoje plusy i minusy. Plus na pewno jest to, że o wiele łatwiej i o wiele fajniej wam się celuje. Minusem jest to, że czasami brakuje tych działek, powiedzmy, zamontowanych w skrzydłach, przez co no, nie możemy do końca trafić tego samolociku w niektórych sytuacjach, rzadko bo rzadko, ale czasami by się przydało. Samolot przy swoim battle ratingu, czyli klasyfikacji bitewnej 5.7, no rzucane jest bardzo wysoko. Widzieliście, że to była bitwa pomiędzy tłokowcami, aczkolwiek 90-80, no może powiedziałem, 70-80% na tym samolocie są bitwy pomiędzy odrzutowcami, a samolotami tłokowymi. Czyli tak jak wspomniałem wcześniej, głównie alianckie, czyli amerykańskie i brytyjskie samoloty odrzutowe. Ewentualnie w naszym teamie jest nieustraszony Jak-15, Jak-17, bójcie się, bo Jak-15 na pewno wam coś zrobi.
może w rękach dobrego pilota, aczkolwiek ten samolot w walce z Meteorem P-80 oprócz tego, że jest zwrotny, nie ma większych szans. Taka jest prawda. Ładziewiątkę polecam każdemu, kto zamierza w ogóle iść dalej w drzewko rosyjskie. Jest naprawdę fajny samolot do badania kolejnych samolotów odrzutowych. Jeżeli ktoś zamierza latać migami 9, migami 15, na pewno to jest duży plus, dlatego że działka zamontowane w tym samolocie mają identyczny kaliber i są to identyczne działka jak właśnie z miga 15 i również miga 9, także po prostu nabierze się nawyku, jak strzelać z tych działek, czyli jaką poprawkę brać na swój strzał. Oczywiście, kochani, żegnam was już bardzo, bardzo serdecznie z tego przedługiego odcinka. Widzimy się w kolejnym filmie. Bardzo prawdopodobnie ze Tiger Cata, czyli F7F, a także IWA28. Cześć, zobaczyska, hejo! Życzę wam samych podniebnych i naziemnych sukcesów.